Dzień dobry. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. Jedno jest pewne: w ten piątek, 26 lutego, jest ktoś, kto nie czuje się dobrze, i tym kim jest prezes Daniel Obajtek. Po tym jak dzisiaj wyborcza opublikowała tak zwane taśmy Obajtka, jak to nazwali, czyli zapisy, jak rozumiem, nielegalnie nagranych rozmów Daniela Obajtka, kiedy jeszcze był. Pracownikiem, można powiedzieć potentatem wręcz w zakresie produkcji rur z tworzyw sztucznych, przetwarzania granulatu, który służy do produkcji tych rur. To oczywiście ważne i odpowiedzialne zadanie. Nie ma co tutaj się z tego nabijać. Natomiast poważne wątpliwości. Budzi to, jak prezes Obajtek te swoje biznesy prowadził, a prowadził je, wynika z materiałów i dokumentów, i też z wiedzy, którą zebrali reporterzy gazety wyborczej. W, że prowadził je w sposób, powiedziałbym, godny naprawdę pcimskiego rekina biznesu. Komuś tutaj mocno weszły filmy o wilku z Wall Street, o chciwości i o innych rzeczach. Mamy w tym materiale heroiczny zapis próby wykańczania firmy swojego wuja, który również w dziedzinie rur i glanulatu robił. Później mamy opowieść o tym, jak uzasadnione mogą być podejrzenia, że wtedy jeszcze wójt Obajtek Jedną ręką jednak te rury i ten granulat, a drugą ręką funkcje samorządowe, co w, też trzeba powiedzieć wprost jest nielegalne, dlatego że wójtom nie wolno prowadzić działalności gospodarczej. Później była, były zarzuty o składanie fałszywych zeznań, później było jeszcze wiele innych przygód, ale przecież nikomu, znaczy prawdziwej miłości nic nie jest w stanie przeszkodzić. Każdy z nas to wie, kto choć raz w życiu się zakochał, że kiedy zakochasz się, to żadna przeszłość nie ma znaczenia, jesteś w stanie wszystko wymazać, wszystko puścić w niepamięć. Zaczynasz mieć myślenie tunelowe, zaczynasz w słabościach widzieć siły i zalety i tak i tak dalej. I to jest właśnie ten case, który spotkał Daniela Obajtka, kiedy zakochał się w nim Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński od pewnego już czasu ma osobliwą skłonność do młodszych o pokolenie od siebie mężczyzn, którzy zrobili pieniądze i zrobili sukces w biznesie, któremu, którego jemu nie dane było zrobić. No i pierwszy był Morawiecki, znaczy pewnie nie pierwszy, teraz jest obajtek. Za chwilę pewnie będą jacyś kolejni, których prezes będzie namaszczał mówił, że spłynęła na nich Boża łaska, no, że tylko w nich nasze, nasz ratunek w, i że wszyscy powinniśmy teraz z wdzięcznością patrzeć na tych. W apostołów na miarę naszych możliwości, których niebo nam zesłało. Mówię tutaj oczywiście o miłości platonicznej, o miłości politycznej. W całe, tylko cały problem w tym, że Kaczyński, jako jedyny władca naszego państwa, takimi postaciami jak pan Obajtek, mebluje najwyższe funkcje państwowe, że poruszenia jego serca decydują o tym, kto dotyka naszych pieniędzy, kto, kto, kto buduje nasze życie, kto decyduje o naszym życiu. I to pokazuje w. W jakim miejscu przewodu pokarmowego znaleźliśmy się dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości i osobiście dyktaturze Jarosława Kaczyńskiego, który jest w stanie wyciągnąć absolutnie każdego królika z kapelusza, jeżeli tylko mu się spodoba, i jeżeli tylko powie o nim dwa dobre słowa, to natychmiast zaczyna ciągnąć za nim cały fraucymer klakierów, wazeliniarzy, w, 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 usłużnych dziennikarzy i tym podobnych rzeczy, które będą czy znaczy podobnych osób, które będą natychmiast sławiły jego wielkość, jego, jego dobro. Obroć jego wszechcechy. No, jak chcecie sobie poczytać, jak wygląda dobór kadr w państwie Pisu, w jak absurdalnym miejscu się dzisiaj znajdujemy, w jacy ludzie tak naprawdę dzisiaj są na szczytach władzy dzięki Obsesjom Kaczyńskiemu i dzięki tego, temu, że, że państwo stało się jego prywatną własnością, to zachęcam do lektury tego materiału. Kaczyński udzielił też wywiadu w papie w którym bardzo gorąco zapewniał i wielokrotnie zapewniał, że nie ma kryzysu w koalicji. Jest takie powiedzenie Margaret Thatcher, że jeżeli za często musisz zapewniać, że jesteś damą, to z pewnością u nią nie jesteś. I tutaj mamy chyba dokładnie ten sam case. Im bardziej Jarosław Kaczyński zapewnia, że i Tarlecki zresztą też, że koalicja Zjednoczonej Prawicy trwa i nic jej nie może zagrozić i takiej jedności to jeszcze w zasadzie nigdy nie było i ta jedność jest taka, że ona jest wręcz imponująca i tak się narzuca w oczy, że jeszcze nigdy nikt nie widział tak scalonego materiału, no to wiadomo, że pan mają pod górkę, że coś trzeszczy i za chwilę się będzie znowu rozpadać. Podstrasz straszą się tam nawzajem co chwila, co będzie, jak będą przedterminowe wybory. Moja odpowiedź na to, co będzie, jak będą przedterminowe wybory jest taka, że dobrze będzie, że wreszcie będzie tak, jak chcielibyśmy, żeby było. Jesteśmy naprawdę w, 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 w poparcie na to, co się dzieje w warmińsko-mazurskim dzisiaj, jak, jak reagują ludzie prowadzący tam biznesy turystyczne, jak reagują pracownicy tych, tych hotelów, Hoteli, tych restauracji, tych instytucji, które teraz znowu są zamykane, w jakim trybie będą zamykane, jak będą, pewnie się znowu do, dowiemy z rozporządzenia, które będzie opublikowane na 5 minut przed północą. Tam jest olbrzymi bunt ludzi, ludzie naprawdę są już śmiertelnie zmęczeni, nie rozumieją dlaczego inni mogą mieć fory, a ci nie mogą mieć, ale to jest wszystko w pochodna tego bajzlu, który, który PiS wprowadza w, i tego, tego, tego miotania się, w, jeżeli chodzi o zarządzanie, o regionalizację, o tym podobne, rzeczywiście to jest paranoia wczoraj minister Niedzielski rano mówiący w RMF-ie, że niestety wszystkie nasze długoterminowe prognozy się nie sprawdziły? Po czymś takim, się chyba rząd powinien podać do dymisji, w sprawie epidemii. A za chwilę wychodzi profesor Horban i mówi: Za dwa miesiące już będzie po wszystkim. No to który mówi prawdę? Znaczy, to, to na co się mamy orientować? Teraz dwa ciężkie miesiące, a później już będzie z górki. To jeżeli do tej pory wasze wszystkie długoterminowe prognozy wzięły w łeb, to dlaczego mamy wierzyć temu, co za dwa tygodnie mówi profesor, za dwa godziny mówi profesor Horban? Czy naprawdę wierzycie, że my jesteśmy takimi idiotami, którzy nie są w stanie sobie dodać dwa do dwóch? I że jeżeli wy jednego człowieka, który powie, jest źle, a w drugiego, który powie, jest dobrze, to my sobie wyciągniemy średnią artymetyczną z tego i powiemy sobie, dobra, to jakoś to będzie. Zobaczcie co się dzieje, zobaczcie co się dzisiaj, jak oni dzisiaj tą epidemią zarządzają, ale na to nie mają czasu. Oni mają czasu na takie, na czas, na takie rzeczy jak było wczoraj w semie. wiecie co zrobili? Zmienili ustawę o Sądzie Najwyższym tak, że będą mogli sobie w dużo prostszy sposób imianować i wyznaczać sędziów. W, będą w, zmienili ustawę o dostępie do informacji publicznej tak, żeby zakitrać, znaczy nie zmienili tylko wysłali do Trybunału Konstytucyjnego, więc teraz będą mogli zakitrać w informacje publiczne, które obywatele powinni dostawać i twierdzić, że nie można no, bo Trybunał Julii Przyłębskiej y, będzie musiał y, y, to rozpatrywać. Nie udało im się zgwałcić mediów, to spróbują od tej strony, y, żebyśmy się nie mogli dowiedzieć niczego, y, co robią i w jaki sposób pracują. To jest państwo pisu. Naprawdę chcecie, żeby ono trwało choć tydzień dłużej, choć dwa tygodnie, choć miesiąc dłużej, choć trzy dni dłużej? To jak najszybciej trzeba skończyć. Nie wszystkim tym butnym, towarzyszą Jarosława Kaczyńskiego w rodzaju rzeczników, czy zastępców rzecznika Fogiela, w, czy, czy, czy jakichś innych tam tych, którzy te swoje prą mądrości wyrzucają z siebie. Znaczy, poziom wzdęcia ich wszystkich, takiego powiedziałbym instytucjonalnego, znaczy, jak naprawdę im głęboko weszło to przekonanie, że pełnią, pełniąc teraz władzę, którą wciąż niestety pełnią na byli jakichś innych charyzmatów, to jest to dla mnie... Rzecz już nawet nie to, że w jakiś sposób bulwersująca, jest po prostu śmieszna. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak kabaretowymi postaciami się w tym życiu publicznym, publicznym stają. Dzisiaj, dzisiaj są jasne i czytelne priorytety. My mamy wyjść z pandemii. Jesteśmy ostatnim dużym krajem Unii Europejskiej, który nie przedstawił tego, jak chce odbudowywać w polską gospodarkę w, i w ogóle Polskę po pandemii. Nowy ład dzisiaj ma pokazać Mateusz Morawiecki. Oczywiście natychmiast chętnie go skomentujemy i zobaczymy, co tam jest oryginalnego, co jest po prostu przeklejką z tych wszystkich obietnic różowo-złotych, które już składali. Pewnie będzie to kolejny namiętny w związku z powyższym polityczny dzień, ale ja jestem Wam winien oczywiście też odpowiedzi na pytania, które, które kierowaliście do mnie w, w tym tygodniu. Pierwsze pytanie, Leon Leonardo. Planuje Pan pomoc ludziom, którzy byli skrzywdzeni... Przez klechy Kościoła katolickiego. Będzie miejsce w ramach Polska 2050, gdzie będą mogli się zgłosić yy, i poprosić o pomoc. Panie Leonie, postawienie takiej instytucji, która mogłaby to robić w sposób fachowy i yy, jeszcze z, też z uwzględnieniem delikatności tej materii, no bo tu nie chodzi o to, żeby zrobić infolinię albo maila, na którym każdy będzie mógł napisać, tylko tu chodzi też o chronienie danych, tu chodzi też o, yy, o, 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 o że tak powiem, zbudowanie takiego. Stafu, który mógłby dźwignąć psychologicznie i prawnie tego typu rzeczy. My na, chyba na razie nie będziemy w stanie postawić czegoś takiego, gdy patrzę na nasze możliwości organizacyjne w tej chwili. Natomiast chętnie pomożemy w kontakcie z takimi instytucjami czy z, z takimi miejscami. Oczywiście jest ta Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii i uważam, że czy wierzymy w jej działanie, czy nie, to takie rzeczy trzeba do niej zgłaszać, choćby po to, żeby później, że tak powiem, móc ich z tego rozliczyć. Jest, i to mogę też polecić, bo to, to, to prowadzą moi znajomi, którzy sami w poprzek wszystkim władzom kościelnym na samym początku założyli taki telefon zaufania dla osób, które, które takich zbrodni doświadczyły. Nazywa się to chyba Zranieni w Kościele. Możecie to znaleźć bez trudu w internecie. Tam są psychologowie, prawnicy, tam są ludzie, którzy mają olbrzymie doświadczenie w, w, w no nie chcę powiedzieć, załatwianiu, ale w pracy z takimi kwestiami. Oni będą wiedzieli, gdzie skierować, te rozmowy tam tam z tego, co mi znajomi mówili, trwają czasami po 2-3 godziny, w, bo to są czasami naprawdę docieranie do najbardziej bolesnych momentów swojego życia, i oni są w stanie uczciwie, rzetelnie pokierować tymi sprawami dalej, powiedzieć, gdzie należy iść, a więc zranieni w kościele, a więc ta państwa komisja, ale też jest, znajdziecie bez problemu mnóstwo, mnóstwo miejsc, w których taką pomoc będziecie mogli uzyskać, przynajmniej mam nadzieję, że tak jest, ale pamiętajcie o tym, że nie wolno zaniedbać kwestii instytucjonalnych. To znaczy takie rzeczy trzeba zgłaszać do państwa, komisji takie rzeczy trzeba zgłaszać do lokalnego biskupa i trzymać i instytucje i kurię za gardło tak, żeby, żeby nie dawać się zbywać, żeby korzystać ze swoich praw. Jeżeli będzie jakiś konkretny przypadek, nie wiem, może zna Pan kogoś takiego, kto takiej pomocy nie uzyskał, to proszę napisać i my, ja postaram się z moimi współpracownikami pomóc i skierować i, i, i jakoś tej sprawie nadać bieg. Nie, nie, jak mówię, my nie jesteśmy w stanie postawić instytucji, która będzie tych ludzi, w, którzy zostają Skrzywdzeni, w jakiejś większej liczbie była w stanie zaopiekować. W, zresztą uważamy, że to jest dzisiaj przede wszystkim zadanie państwa i, i, i po to byśmy właśnie chcieli przejść przez te wybory i uzyskać wpływ na państwo, żeby, taki, żeby, żeby pan mnie musiał o to pytać, żeby mógł panu zresztą jak pan zapytał powiedzieć jest Państwowa Komisja i ona działa świetnie. Jest zespół prokuratorów w Prokuraturze Krajowej, który temu jest dedykowany i on działa świetnie. Proszę natychmiast się do nich zgłosić. Tu jest pomoc psychologiczna, tu jest pomoc prawna, to musi zacząć działać też od strony państwa. Natomiast mówię, jeżeli są jednostkowe przypadki, w których pan wie, że się zakorkowało i nie można w, nie może Pan znaleźć y, pomocy czy kierunku, proszę do nas pisać, bardzo o to proszę. W, i, I wtedy my postaramy się w takim jednym czy drugim przypadku pomóc, bo to jest, no, bo to jest bardzo ważna rzecz, i, i też te rzeczy nie, nie mogą, znaczy muszą, muszą wyjść na światło dzienne. My musimy się wreszcie to, to, to przewentylować, musimy jak najszybciej mieć to, to wyjaśnione po to, żebyśmy się wszyscy mogli poczuć bezpiecznie, żeby ci, którzy skrzywdzili, byli poza Stanem Duchownym albo w więzieniu, jeżeli, w, jeżeli się kwalifikują. W, a ci, którzy są ofiarami, uzyskali potrzebne zadośćuczynienie. Hmm. To jest pytanie, Teresy, kto płaci tym trollom tu piszącym, czy Sok z Buraka, nie wiem kto pisze, ale wiem, że w, przyjaciele serdeczni nasi internetowi z Platformy Ostry mają ostatnio na nas wjazd, nie wiem, co tam się ostatnio wydarzyło, ale ich oczywiście pozdrawiamy, choć oczywiście nie tylko z Platformy przychodzą, ale też z Konfederacji, z różnych innych miejsc. Drugie pytanie, Waldemar Orzuk: Co z robotnikami pracującymi kilkanaście godzin dziennie za najniższą krajową na papierze, a resztę pensji dostają do ręki? Co z ich emeryturami? Dramat, panie Waldemarze, i dlatego właśnie jedną z bardzo ważnych rzeczy, o których mówimy, jest konieczność naprawienia instytucji państwowych. Nie pompowanie obajtków ani w kupowanie gazet i kiosków, tylko na przykład dofinansowanie i, i, i dopalenie, że tak powiem, wszystkimi środkami państwowej inspekcji pracy. Ale przecież nie tylko Państwowej Inspekcji Pracy, również Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, ale również wielu innych państwowych instytucji nadzoru budowlanego, które cały czas czekają na swoją kolej i na swoje doinwestowania, stanie się jakaś tragedia. A to, o czym Pan mówi, czyli szara strefa, w, jeżeli chodzi o rynek pracy, to to jest coś, co jak słusznie pan zauważa, odbije się na systemie emerytalnym, z którego będą wypłacane emerytury nas wszystkich. Dlatego, że jeżeli część pensji idzie do ręki, to ta część pensji oczywiście nie będzie budowała składek, a później wszyscy, dzięki temu, że ten system będzie niewydolny, będziemy dostawali emerytury w postaci głodowej, w związku z powyższym będziemy musieli odpalić opiekę społeczną, ponieważ nikt z emerytury minimalnej nie będzie w stanie w Polsce wyżyć. To jest to, to jest, to jest prosta opowieść. Dlatego szarą strefę trzeba tępić, dlatego szarą strefę trzeba rozliczać, dlatego trzeba się nie szczypać. I państwo nie może być bezzębne w takich sytuacjach, tylko musi działać naprawdę z, z pełną. Z pełnym radykalizmem, żeby to ograniczać. I takie przypadki trzeba jak najszybciej zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy. Ona powinna jak najszybciej przeprowadzać kontrolę, jak najszybciej doprowadzać do takiego stanu, w którym w, w, który jest zgodny z prawem. Natomiast oczywiście to też jest opowieść o kulturze w rynku pracy w Polsce i nad tym też będziemy bardzo mocno pracować, się tym będziemy zajmować, bo zatrudnianie ludzi na Czarno to jest po prostu brak szacunku dla tych ludzi. To jest brak szacunku dla nich, dla nich rodzin, to jest to jest często najzwyczajniej w świecie spowodowane zwykłą chciwością. Chciwością, a chciwość to jest coś, co ogranicza wspólnotę. Co ją zabija, co sprawia, że ja grabię pod siebie, a nie jestem w stanie pomyśleć o tym, że są wokół nas, wokół nas inni. Marek Zegarek pisze: Krzani emerytury ZUS. To nie jest takie proste, panie Marku, dlatego że pan i ja możemy sobie odłożyć na indywidualnym koncie emerytalnym czy na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, ale będzie bardzo dużo ludzi, którzy będą, w, którzy będą mieli te emerytury jako jedyne źródło utrzymania po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pani Olga tutaj napisała, panie Szymonie, ale kogo stać na 1700 zł ZUS-u za pracownika? Ja wiem, że koszty są, koszty pracy, wiem, coś o tym sam są, są naprawdę znaczne. Ale proszę mi powiedzieć, jaką mamy alternatywę? To znaczy, mamy alternatywę taką, że teraz y, tego ZUS-u za pracownika nie zapłacimy, a później i on i my będziemy gryźli zęby przez 20 albo 30 lat życia, to jest opowieść o solidarności społecznej. Y, 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 jasne, że dobrze, żebyśmy mieli pewność, że system finansów publicznych, tym ubezpieczeń społecznych, jest szczelny i że oni nie przepalają pieniędzy na głupoty i rzeczywiście będziemy y, w stanie się zatrzymać, ale, ale utrzymać, ale proszę pamiętać, że my żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, w którym nie, nie będzie więcej pracowników, tylko będzie więcej seniorów, emerytów i w związku z powyższym więcej, więcej płacę emerytów, czy wy myślicie, że dzisiaj ZUS działa tak, że to wpada do jakichś kopert, do jakichś skarbonek i później sobie czeka aż przejdziemy na emeryturę i wtedy jakaś pani albo pan idą do, do skarbca i przekładają, mówią to teraz będziemy kołowni wypłacać? Nie. Z tych pieniędzy, które dzisiaj wpłacamy na, na naszą emeryturę wypłacane są dzisiejsze emerytury seniorów. W, I teraz sobie wyobraźcie, jak będzie wyglądała ta relacja, kiedy seniorów będzie dużo więcej, a to już będzie za chwilę. Nas w ogóle będzie dużo mniej. Będzie dużo więcej seniorów procentowo i dużo mniej tych, którzy będą płacili składki. To teraz wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądał ten system. Dlatego składki płacić trzeba. Po, państwo musi dać poczucie, w, że, że te składki, że, że staje na głowie, żeby, żeby te pieniądze, które od nas dostaje, były jak najlepiej wykorzystywane, ale na pewno nie można omijać zus ani innych podatków. Co, bo to są tak naprawdę podatki. Co pan na to, żeby podatki były dobrowolne, podobnie jak wpłaty na Polska 2050? Czy to nie byłaby prawdziwa demokracja? Mariusz Bull. Panie Mariuszu, no to mogę panu odpowiedzieć, że w takim razie, jeżeli chce pan takiego systemu, to trzeba by było zaproponować, żeby również świadczenie panu usług zdrowotnych było dobrowolne. Albo na przykład, żeby pan na przykład prowadził dziecko do szkoły i w szkole dowiadywał się, że to jest w zasadzie dobrowolne, jeżeli chodzi o świadczenie edukacji pana dzieciom. Zapłacił pan podatek, no to pan zapłacił, a jak pan nie zapłacił, to sorry, szkoły nie będzie. Miałby pan na ulicach iluś ludzi umierających, którzy stwierdziliby na przykład, że nie zapłacą podatku, bo co? Bo oni się na przykład w, sami wyleczą, jak będą potrzebowali. Tylko by się później na przykład okazało, że mieli wypadek albo zachorowali i operacja kosztowała dużo więcej, niż byli w stanie odłożyć sobie na, na tę okoliczność. Czyli na przykład odłożyli sobie, powiedzieli, nie będę płacić podatku, odłożę sobie 20 tysięcy rocznie. Ale ich tak trafiło, że operacja i szpital Kosztuje 50 albo 70. Co z nimi? Szpital wtedy powie: Dobrowolnie, y -y, możemy nie przyjąć pana na oddział, proszę sobie umierać. Wie pan, y -y, jaką, y -y, jaką skalę tragedii sobie fundujemy? Albo na przykład, że dobrowolne i tylko dla tych, którzy zapłacili podatki w odpowiedniej wysokości będzie korzystanie z dróg. A inni nie będą mogli korzystać z dróg. Nie zapłaciłeś, to nie jeździsz. Y -y, y -y, y -y, jesteśmy w życiu w różnych sytuacjach. Raz mamy pracę, raz jej nie mamy. Raz jesteśmy w stanie zapłacić, innym razem nie jesteśmy w stanie zapłacić. Umawiamy się w państwie, że pewne rzeczy delegujemy na państwo, płacimy podatki, składamy się na to, żebyśmy się nie musieli tym zajmować i żebyśmy pewne rzeczy mieli zabezpieczone. Żebyśmy za mieli zabezpieczone usługi publiczne, żebyśmy mieli zabezpieczone takie rzeczy, właśnie, jak, jak ochrona zdrowia, edukację, transport publiczny. Tylko wiecie, ja już też wielokrotnie wam mówiłem o tych usługach publicznych, że, że ja wiem, jak ludzi wkurza płacenie podatków w sytuacji, w którym podatki nie są szanowane. W, to szanowanie podatku jest, jest naprawdę bardzo ważną rzeczą i od strony podatnika, i od strony państwa. Mówiłem wam o tym już przecież. Są wyliczenia ekspertów, którzy mówią, że za 2 miliardy złotych tak naprawdę można by było. Postawić całkiem sensowny transport y, publiczny praktycznie w całej Polsce, w każdym polskim powiecie, Bo to jest 300 powiatów tam powiedzmy sobie, z lekką górką po 25 busów, które robią po cztery kursy na dobę. Ktoś policzył dokładnie, ile to jest wozokilometrów, kilometrów, jak to trzeba by było przekazać to jest 2 miliardy złotych. To jest tyle, ile y, pis przekazuje na propagandę y, do mediów publicznych rocznie. To jest jeden przekop mierzej Wiślanej. To jest, wiecie, to poskładajcie sobie te, na przykład tę kasę przepaloną bez sensu w tym narodowym programie w elektromobilności w tych autobusów, nie pamiętam jak się tam dokładnie nazywa, 7 milionów tam chyba przepalili. Zobaczcie sobie ile tych milionów jest poprzepalanych w innych miejscach. My się na to składamy z naszych podatków, a oni sobie z tego robią bal. I pełne sialala, tak? A, a, a my mamy nadal usługi publiczne na takim y, poziomie, na jakim mamy. Zatrudniają tych swoich pociotków. Budżety kancelarii prezydenta, premiera, y, w sejmu, senatu rosną jak na drożdżach zarządów PiS-u. Y, coraz to nowi urzędnicy. No i co mamy, w, y, 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 co mamy z tym zrobić? Jedyną odpowiedzią na to jest to, żebyśmy, żebyśmy ten system uszczelnili tak, żeby się każdy z nas czuł w Polsce bezpiecznie i z tym, że te podatki są dobrze wydawane, i w tym, co będzie się działo, że jeżeli ja się potknę, jeżeli będę miał słabszy dzień, to, 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 to państwo mnie wesprze, bo to, jest, bo to jest zadanie państwa. Nie może być dobrowolnych podatków, tak jak nie może być dobrowolnej ochrony zdrowia i dobrowolnej edukacji, bo popadniemy w jakiś absolutnie totalny chaos. Witaj Szymonie, a z tymi maseczkami, ich zmianą to już są jakieś jaja, skąd ludzie mają brać pieniądze, co nakupowali, naprodukowali i nie mają jeszcze jak zarobić, to już te przyłbice i maseczki są już nieskuteczne, wioleta rybacka. Ja też tego nie do końca jestem w stanie pojąć, jak już wielokrotnie mówiłem, rok temu wszyscy produkowali maseczki, łącznie z, te przyłbice łącznie z prezydentową, a teraz zakaz. Mówili, że można zasłaniać wszystkim, przecież sam słyszałem, w marcu, kwietniu przedstawiciele rządu mówili, że może być cokolwiek do zasłaniania ust i nosa, a teraz się śmieją i mówią, że to na Grunwald zapraszam. sami siebie się śmieją. Kilka tysięcy ludzi, bo już zostały ustawione linie produkcyjne do produkcji tych maseczek. Teraz traci pracę nagle z dnia na dzień, bo z dnia na dzień sobie wymyślili, że nie będzie. To jest właśnie to, jak działa państwo PiSu. Jak chcecie, to je dalej wybierajcie, ale to jest właśnie takie jak działa państwo pisło. Ono ma kompletnie wnosi obywateli, bo ono miota się jak piany od ściany do ściany, próbując ratować sytuację, która jest bardzo trudna. Podczas kiedy każdy, każde zarządzanie kryzysowe mówi, że podstawą jest po pierwsze założenie najgorszego możliwego scenariusza, a nie najlepszego i nieśredniego i nie Mówi, a dobra, jakoś to będzie słoneczko, już świeci. A druga rzecz jest taka, ja mówię, bo miałem, ocierałem się o ratownictwo, przez tym pracowałem jasność i czytelność procedur. Jeżeli sytuacja jest kryzysowa, to muszą być jasne i czytelne procedury, których się trzymamy, a nie taniec świętego wita że dzisiaj maseczki super, full, fajnie, noście przy ubicę, a jutro będzie zagad... a z kolei teraz ludzie się przestawią linie produkcyjne na produkcję maseczek, to oni za dwa tygodnie wprowadzą, że jednak jakieś maseczki im się nie podobają, bo znowu się ci profesorzy naradzili, a co oni mieli inną wiedzę, wiedzę medyczną rok temu niż teraz to się zmieniło? Zmieniła się w medycyna? Zmieniła się w wirusologia? To jest coś innego, może Wy nie umiecie tych do doradców po prostu dobrać w tym rządzie. Ale co im tam tych kilka tysięcy ludzi zostawionych na lodzie, którzy teraz byli? Oni, oni tu rządzą, to jest ich państwo. Oni nam je ukradli, bo ludzie powierzyli im rzeczywiście to państwo w ręce, ale po drodze oni nam to, co myśmy im powierzyli w ręce, po prostu ukradli. Zrobili sobie z tego prywatny folwark. Na którym pan Kaczyński decyduje o tym, kto będzie u niego dzisiaj fornalem i kto będzie, i kto będzie jego faworytem, tam na gumnie. A, a, kto w, a kto będzie musiał siedzieć w komórce, wszystko należy do niego, wszystkim on może rządzić, może dzisiaj nam powiedzieć, że mamy stać na głowie, w, może być, że w, może na przykład, nie wiem, jutro każe nam, żebyśmy na przykład się przemalowali na niebiesko, no i co? Wiecie, to, to, to tutaj dotykam podstawowej rzeczy, kwestii zaufania do państwa. W, i zaufania nas do siebie nawzajem. Jeżeli nie ma zaufania, to nie przetrwamy żadnej sytuacji kryzysowej. To jest absurd. No co mam pani powiedzieć, pani Violet To nie tak się powinno wprowadzać. W... Panie Szymonie, mam pytanie. Jeśli PiS już wydrenował budżet państwa i spółki skarbu państwa i czuje, że teraz będzie trzeba zwiększać astronomiczne podatki lub ciąć wydatki na socjal, będą chcieli po prostu oddać władzę, aby inni to robili, pisze Seba Mucha. E, wie pan co, ale to trzeba jak najszybciej przejąć stery. To znaczy, jeżeli wiemy, że kapitan y, tego statku powietrznego czy tego, y, czy tego okrętu y, po prostu postradał y, umiejętność y, y, kierowania i prowadzi nas na rafy, prowadzi nas na skały. No to my musimy w, jak najszybciej zabrać mu kierownicę. I, I to nie ma znaczenia. Znaczy, jesteśmy w sytuacji krysowej. Trzeba mu po prostu zabrać kierownicę. Zabrać kierownicę, żeby nie mógł już dalej nie ukręcić I to jest rzecz, która powinna się stać jak najszybciej. A później wyjść uczciwie ludziom powiedzieć, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Ludzie to zrozumieją. A później to wszystko poukładać. Popatrzcie, co oni robią. Z, wczoraj było głosowanie 14 emerytur. Paulinie henning klosce zarzucali, że głosowała przeciwko 14 emeryturze wcześniej. A wiecie dlaczego głosowała? Dlatego, że oni te pieniądze na 14 emeryturę chcieli wziąć wtedy z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Czyli z tego funduszu, na który odkładane są pieniądze po to, żeby w momencie, w którym będzie więcej seniorów, państwo mogło udźwignąć opiekę nad nimi e, i żeby nie obciążało tym do zarżnięcia młodych ludzi. To jest po to Fundusz Rezerwy Demograficznej. Bo wiemy jaka jest dynamika demograficzna w Polsce. I oni z tego biorą pieniądze, żeby teraz wypłacić 14 emeryturę. Nie 12, nie 11, tylko 14. To jest, to jest proste działanie. To znaczy, idziesz do seniorów i mówisz im: wypłacę wam 14 emeryturę w listopadzie, czy tam w grudniu, bo 13 jest chyba w kwietniu, o ile dobrze pamiętam, czy w marcu. Wypłacę wam, ale żeby to zrobić, to muszę iść do pokoju waszych dzieci i wyjąć to im ze skarbonki. To tak to działa. Oni wczoraj co prawda w Sejmie zrobili jeszcze inaczej, bo wzięli te 14 emeryturę i to przegłosowali nie z Funduszu w Ubezpieczeń Społecznych, tylko z Funduszu Solidarnościowego, czyli wiecie skąd? Z Funduszu dla Niepełnosprawnych. Stamtąd to wzięli. Czyli oni teraz pójdą yy, i będą dawali 14 emerytury seniorom, zamiast, yy, zamiast zagrać z seniorami uczciwie. Powiedzieć, słuchajcie, zniesiemy opodatkowanie do poziomu yy, yy, emerytur, do poziomu płacy minimalnej. I yy, yy, jak rozmawiałem z większością emerytur, oni mówią, dobra, to super, to, to nam wystarczy. Nie, nie potrzebujemy nic więcej. Ale nie, oni teraz sobie będą kupowali głosy, dając nie tylko 13, ale i 14, tylko wiecie skąd wzięli? Z funduszu solidarnościowego. Czyli z pieniędzy, które mamy na osoby niepełnosprawne. To jest, To tak działa, państwo PiS. Więc, więc pomyślcie też o tym, kiedy rozmawiacie ze swoimi bliskimi, ze swoimi... To nie chodzi o to, że ludzie nie potrzebują dzisiaj pieniędzy. Oczywiście, że potrzebują. Tylko potrzebują też bardzo uczciwego mówienia o tym, jak, jak się stan finansów publicznych państwa ma. Dzisiaj ludzie tyle nie mają pieniędzy, że powinni, tak bardzo nie mają pieniędzy, że powinni dostawać pieniądze, powinni dostawać gotówkę. W, ja mówię o ustu, ustaleniu całego tego systemu, skąd my na to bierzemy, bo my skądś musimy wziąć pieniądze, jeżeli chcemy je rozdawać. I o tym też musimy uczciwie z ludźmi rozmawiać. W, panie Szymonie, jakie ma Pan stanowisko w sprawie niedziel niehandlowych, czy przywróciłby Pan handlowe niedzielę Filip Leski? Wie Pan, jeżeli byłaby, znaczy widzimy w jakiej sytuacji znajduje się polski handel i w ogóle w, w, polska gospodarka, ja bym to bardzo poważnie rozważył. Nie uważam, że w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj się znajdujemy utrzymywanie dogmatu niehandlowych niedziel jest, jest, jest dogmatem. Trzeba to policzyć, trzeba usiąść nie tylko z organizacjami pracodawców i handlowców, ale też z organizacjami pracowników, ze związkami i zastanowić się nad tym, jak by można było zrobić, żeby jeżeli handel miałby pójść na przykład w, dnie, w, dnie, w, dwie, niedziele, w dwie niedziele w miesiącu, to w jaki sposób można by było zapewnić wypoczynek, którego potrzebują pracownikom handlu, którzy dzisiaj bardzo ciężko pracują, i przez całą pandemię bardzo ciężko pracowali, i też umówmy się, są na pierwszej linii frontu, dlatego że mają styczność z bardzo wieloma osobami, które do sklepu przychodzą, raz porządnie zamaskowane, raz nieporządnie zamaskowane. I, i, i tutaj musimy wziąć ich interes pod, pod bezwzględnie pod uwagę. Natomiast dzisiaj ten handel potrzebuje też złapać oddech. Za chwilę, wiecie, znowu zamykają sklepy przy Galerii Warmińsko-Mazurskim, być może za chwilę w całej Polsce będą zamykać, bo to są pieniądze, to, są, to jest produkcja, no bo przecież w sklepach sprzedaje się towary, które ktoś wyprodukował i też na tym zarabiał. To często są polskie firmy, które też już nie mają co do garnka włożyć. Jeżeli jest zamknięte, to trzeba i tak płacić czynsz, a jak płacisz czynsz, to w pewnym momencie możesz zacząć po prostu dojść do wniosku, że już nie masz pieniędzy, musisz zacząć zwalniać pracowników. To Tragedię tylu rodzin. Wiecie, to naprawdę nie trzymajmy się teraz dogmatów. Teraz jesteśmy w sytuacji, w której jest sytuacja awaryjna. Róbmy wszystko, żeby jak najszybciej z niej wyjść. Więc przynajmniej na ten czas ja takie poluzowanie mógłbym rozważać. Co jeszcze musi się stać, aby doszło do nowych wyborów, pyta Ewa Rybczyńska. Musi się rozpaść ta koalicja zjednoczonej prawicy, ta pyszna, dumna, butna w, i przekonana o tym, że to jest ich prywatne państwo, ich prywatni obywatele. Oni, oni naprawdę się zachowują jak w Zacaratu: że po prostu kupili sobie wioskę z 38 milionami dusz i mogą sobie zrobić z nimi co chcą. To się musi stać, to się musi rozwalić. I ludzie muszą pokazać też w sondażach pis gdzie jest. Jeżeli PIS zacznie dołować na, yy, i trzymać się kurczowo 30% albo na 20 parów, oni teraz mają jasną śpiewkę. Przyjdzie lato, epidemia odpuści, odbijemy się w sondażach. To Kaczyński mówił teraz na tym spotkaniu, które było. To nie, to, to popię to nie dajmy im tego lata doczekać. I pokażmy już dzisiaj, gdzie jest ich miejsce, tak, żeby musieli szybsze wybory zrobić. Oni naprawdę czytają sondaże. Więc nie mówcie mi, że to tylko zależy od gowina, że to tylko zależy od, nie wiem, budki, chołowni albo kogoś innego. Oni patrzą w sondaże, oni co tydzień albo codziennie robią olbrzymie sondaże, w których dokładnie badają, co ludzie myślą, więc powiedzcie im, co myślicie. I wtedy oni na pewno wyciągną z tego wnioski. Przedostatnie pytanie. Panie Szymonie, czy nie obawia się Pan, że przyjmowanie polityków PO z wyborców, czy wyborcy, którzy uwierzyli, że rodzi się nowa jakość polityce, nie będą zawiedzeni, że zamiast nowej jakości nowych ludzi do wyborów pójdziemy ze starymi politykami przejętymi od innych partii? Pani Angeliko, to jest bardzo prosta sprawa, to znaczy my przyjmujemy 90% ludzi nowych i samorządów, i ekspertów, i, i działaczy, i działaczy środowiskowych, NGO-sowych różnych, a wszystko transfery, transfery, czy już są transfery w parlamencie, czy będą jacyś politycy. My potrzebujemy też zawodowych polityków, my potrzebujemy też polityków z doświadczeniem i my jesteśmy w zdecydowanej większości ruchem ludzi, dla których ten ruch jest pierwszym adresem politycznym. Natomiast my potrzebujemy też politycznej sprawczości. Zobaczcie, jak nie mieliśmy Koła w Sejmie, nie mieliśmy Aśki Muchy, nie mieliśmy Pauliny Henik-Loski, nie mieliśmy Hanigiel Piątek, to było gadanie, że jesteśmy takim sobie tam klubem towarzyskim, który sobie dyskutuje o polityce, ale prawdziwa polityka, to co się dzieje dzisiaj w Sejmie, ta, was tam nie ma, więc w ogóle zapomnijcie i nie ma o czym rozmawiać. Jesteśmy w Sejmie, z symboliczną obecnością trzech posłanek. No to jest gadanie, a co wy jesteście za siła polityczna nowa, jak wy jesteście w Sejmie, trzeba było nie być w Sejmie. No to trzeba było być w Sejmie, czy trzeba było nie być w Sejmie, bo już nie rozumiem. No ludziom nie dogodzisz. Zawsze będą się do czegoś przyczepiali. W, a jeżeli chcesz być w Sejmie, to tam nie ma polityków, którzy w Sejmie nie byli, bo jeżeli jesteś w środku kadencji, to to muszą być politycy, którzy już gdzieś byli. A więc, oczywiście, te opowieści o tym, że a bierzemy starych polityków, yy, yy, i co to za nowa siła, to są spiny, które puszcza nasza polityczna konkurencja, załama na tym, że tak fajni ludzie do nas przeszli od nich, i, i tu się nie ma czym przejmować. Jesteśmy nową siłą, którą i pokazujemy to na każdym kroku. Jakbyśmy chcieli robić to po staremu, to już dzisiaj mielibyśmy klub 15-osobowy, albo 20-osobowy, albo 20 osobowy albo 20 25-osobowy, bo wiem ile rozmów prowadzę, a my zdecydowaliśmy się na to, żeby mieć bardzo ograniczoną reprezentację w, w parlamencie i bardzo mocno wzmacniać stowarzyszenie, pokazywać nowych ludzi, nowe twarze w polityce i tego, się, i, i tego się zamierzamy trzymać. Poza tym proszę zobaczyć, czy nam to na dobre wychodzi, czy nam to nie na dobre wychodzi. Jak wzrosła nasza siła, również sondażowa, zaufanie ludzi w momencie, w którym dołączyli do nas politycy już rozpoznawalni przez innych ludzi i włączyli się do naszej pracy. Poza tym, na, na koniec proszę pamiętać: to nie my wstępujemy do koalicji obywatelskiej, to ludzie z koalicji obywatelskiej, z innych frakcji przychodzą do nas, w, bo widzą, że tam nie mogli działać, a tu mogą działać, że tu się dzieje prawdziwe życie i powinniśmy być z tego dumni, powinniśmy się z tego cieszyć. Powinniśmy być gościnni i otwierać się na nich, a nie martwić się tym i przejmować, co ludzie powiedzą. Ludzie widzą w nas nadzieję. Różni. I politycy, którzy zobaczcie takie doświadczenie, taką karierę robili w innych miejscach, a dzisiaj przychodzą do nas i mówią: Słuchajcie, to u Was jest prawda, to u Was się dzieje. Nie powinniśmy się na to zamykać. Ostatnie pytanie. W, tylko muszę wybrać. O, może wybiorę, bo to jest fajne opiące dla zwierząt, to na to może odpowiem później. Pytanie do piątkowego life: jaki jest Twój stosunek do Śląskości, narodowości Śląskiej, języka Śląskiego? Jesteśmy takimi słowiańskimi Baskami czy Kurdami, którzy praktycznie nigdy nie mieli swojej państwowości. Ślązacy jako grupa narodowa rozwijali się zupełnie inną ścieżką niż Polacy. Dużo ciekawych rzeczy o Śląsku pisze pan Chris Krzysztof Tomaszewski. Zakładam, że jako osoba związana ze wschodnim pograniczem, z jego wielokulturowością, masz wrażliwość na sprawy mniejszości narodowych. Panie Krzysztofie, ja już o tym temacie mówiłem, zwłaszcza przy okazji analizy tej książki, która mi się szalenie podobała, Kajś o Śląsku mówiącym i o tych problemach mówiącym. Ja... Uważam, że o takich rzeczach powinniśmy dzisiaj rozmawiać również z ekspertami w tej dziedzinie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby upgrade'ować dzisiaj status języka śląskiego. Nie mam nic przeciwko temu i hołubić go jako język regionalny, bardzo ważny w, 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 całej tym, w całym tym naszym polskim tyglu i mieszance. W, natomiast ostrożny byłbym z narodowością śląską, w, ale nie ostrożny, dlatego że m, m, uważam, że nie, bo nie, bo to zagrozi integralności rzeczpospolitej. Ja przeciwnie uważam, że im więcej będziemy mieli różnorodności wewnątrz, tym będziemy silniejsi, dlatego że świat jest dzisiaj różnorodny i im szybciej nauczymy się zarządzania różnorodnością u siebie i tym bogactwem, które mamy, tym będziemy sprawniej poruszać się w świecie. Więc ja się nie boję różnorodności, przeciwnie jestem jej wielkim fanem. Natomiast tu chodzi o, o status quo. Wie pan jak, jak? To zresztą też wyglądało, jak fluktuowało ta sprawa tożsamości śląskiej, narodowej tożsamości śląskiej w ostatnich miesiącach, więc uważam, znaczy w ostatnich latach, więc uważam, że to jest temat na rozmowę na lata. Z ekspertami, z ludźmi, których to dotyczy, popatrzymy, co będzie w spisie powszechnym, kolejnym, który się przecież szykuje. Ilu ludzi też tam zadeklaruje tożsamość europejską. Jestem ciekaw. ludzie, tak, tak też skomplikowana historia, tyle, tyle taki tygiel, w którym się tyle historii polityki mieszało i ludzkich losów. To takie miejsce, gdzie usłyszałem chyba na Śląsku o Polskim, że to nie granice, to nie ludzie przekraczali granice, tylko granice przekraczali ludzi. Są takie miejsca. Więc tym bym się przede wszystkim, znaczy ostrożnie z wprowadzaniem mniejszości narodowej i narodowości śląskiej, natomiast bardzo chętnie promocja kultury języka, żeby zobaczyć jak to będzie pracowało, a później, a później rozmawiajmy dalej. I nie ostrożnie dlatego, że ja się tu jak mówię czegoś boję, tylko ostrożnie dlatego, żebyśmy stan prawny zgrali ze stanem faktycznym. A a ja uważam, że tego jeszcze żeśmy nie do końca ustalili. Moi drodzy, nagadałem się, odpowiedziałem na chyba 11 Waszych pytań. Bardzo Wam dziękuję, żeście je zadali. W, w, tak, tutaj ktoś pisze, że znowu, tak, dzisiaj mam wywiad, chyba jutro mam wywiad w Gazecie Wyborczej, duży ze mną. Za chwilę będzie wywiad w krytyce politycznej, też duży. Próbuję robić, co mogę i to Wam się też przyznam, żeby nie było tylko aborcji i o bo to są po prostu rzeczy, które już. Chyba zrobię sobie teraz tydzień albo dwa kwarantanny, bo już po prostu nie mogę. Cały czas to samo, cały czas na te same pytania. Ale na szczęście tutaj rozmówcy dali mi też pole do opowiadania o innych rzeczach, które są dla mnie ważne, więc, więc, więc dobrze się stało. Zapraszam do, do lektury tych wywiadów. A Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam spokojnego tygodnia, znaczy spokojnego weekendu. Widzimy się po poniedziałek o dziewiątej. Trzymajcie się i. Mam nadzieję, że ta pogoda wiecie, że wczoraj zanotowano y, gdzieś chyba na południu Polski 22 stopnie. I y, 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 to, to oczywiście, bo wszyscy teraz mędrcy, co mówią, że nie ma globalnego ocieplenia, mówią nie, jakie globalne ocieplenie? Tylko że nie wiedzą, że globalne ocieplenie jest globalne i że wtedy, jak u nas leżał śnieg, to w Afryce były rekordowe temperatury zabijające ludzi i za chwilę one pewnie znowu będą u nas, a gdzie indziej będą jakieś inne anomalia pogodowe. Globalne ocieplenie, roz... znaczy katastrofa klimatyczna polega na rozregulowaniu klimatu, rozregulowaniu mechanizmów, które, które do tej pory to wszystko w karbach trzymały i trzeba tu naprawdę trochę większej szerokości w, w, i, i wiedzy, żeby zrozumieć, w jakim procesie jesteśmy. Na koniec bardzo Was proszę o wsparcie na wspierajpolska2050.pl. Ta sytuacja początku roku jest dla nas cały czas bardzo trudna finansowo. Każde 20 zł, każde 30, każde 10 zł się liczy, każde zlecenie stałe jest ważne. Bardzo Was proszę, żebyście o tym pamiętali i wspierali nas, żebyśmy mogli działać dla naszego i Waszego dobra. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.